Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam o nowym wydarzeniu w grze, które już się zaczęło i właśnie wstrząsa całą społecznością graczy Fortnite. Do gry zostały dodane ogniska, które można zapalić raz za darmo na 25 sekund. Są one w wielu miejscach na mapie i są tylko jednorazowego użytku. I jeszcze raz wspomnę, że wyzwanie na trzeci etap Króla Ognia jednak będzie od dopiero 10 tygodnia wyzwań. Poza tym, do gry wyszły rasy z butelek i okazało się, że jest to po prostu kolejny sposób na pozbycie się struktur wroga. Jednak moją ulubioną informacją z wczoraj jest to, że zostały usunięte boomboxy. Woohoo! Okej. Zanim przejdziemy do najciekawszego, to dam wam znać, że każdemu z was, kto napisze trzęsienie ziemi w komentarzu, przypnę serduszko. Może tak uda nam się wywołać takie samo w komentarzach? Lub może nawet jeszcze większe niż to w grze. Za chwilę zrozumiecie. Dobra, przejdźmy jednak już do najważniejszego newsa z dzisiaj. Już mogliście mnie usłyszeć, że w plikach gry skrywa się wzmianka o evencie nazwanym Season 8 Lead Up, czyli wprowadzenie do sezonu 8. A pliki powiązane z tym wydarzeniem to różnego rodzaju wzmianki o trzęsieniach ziemi, które wraz z czasem będą coraz silniejsze i częstsze. I jak już pewnie sami zauważyliście, wszystkie postacie, które były do blokowania za konkretną ilość wyzwań w poprzednich sezonach, pod koniec swoich sezonów, miały jakiś wpływ na fabułę gry, wydarzenia na żywo oraz na następny sezon. Przybysz z sezonu 4 odpalił rakietę. Egzekutor z sezonu 5 przywrócił znak motelu Wakano. I może walczy z potworami kostki? Cel z 6 sezonu za to, zanim jeszcze lodowiec uderzył mapy Fortnite, wylądował na spawanie spółczek, aby później zwiedzać teren w ukryciu, sprawdzając, czy jest dobrym miejscem do zatrzymania się przez niego i innych, w tym m.in. sierżanta zimy. A król ognia z bieżącego sezonu prawdopodobnie już wpadł w swój szał zniszczeń, aby dokonać zemsty na królu lodu, który trzymał go w jego lochach jako więźnia. To on najprawdopodobniej stoi za nową serią wydarzeń, która rozpoczęła się już dziś, 6 lutego. Jeśli graliście dziś po północy w odpowiednim momencie, to mogliście zostać zaskoczeni drganiami ziemi. Mówię tu o drganiach, ponieważ trzęsienie ziemi dopiero będzie, co mówią nam niektóre z plików gry powiązanych z tym eventem i na razie, do najbliższej aktualizacji, nie zobaczymy większych zmian na mapie poza drganiami. Na czas nagrywania tego filmiku, za nami są już 2 drgania ziemi. Zobaczcie sami, jak to wyglądało na żywo w grze, ponieważ na pewno wielu z was to ominęło, w tym mnie. Co ciekawe, drgania zdają się być silniejsze na północnej części mapy. BrosSecond na swoim kanale na YouTube udostępnił nagranie drgań ziemi w grze z różnych miejsc na mapie w powtórce. Zobaczcie, jak takie drganie wyglądało na przykład w łazie odpoczynku. A jak w płaczącej puszczy. Dla przykładu jeszcze pomidorowy przybytek. I znowu płacząca błyszcza. Co też myślę, że ciekawe, drgania sięgały nawet graczy na wyspach w trybie kreatywnym, ale tam były one o wiele słabsze. Teraz pytanie, co może być tego powodem? W kierunku północy, daleko za oceanem znajduje się ogromna góra, która może okazać się być wulkanem, którego obudzi sam król ognia. Może to też być topniejąca góra lodowa, która z czasem zamieni przynajmniej część mapy w podwodne tereny. Jednak na pewno jest to tak zwane wprowadzenie do sezonu 8. Może w końcu po 3 sezonach, czy nawet 4, jeśli to się tak przyciągnie, wyjaśni się sprawa bunkrów na mapie. Bunkry są przecież stworzone do ochrony przed trzęsieniami ziemi, czy różnymi efektami wybuchu potężnej bomby.
Chciałbym też wspomnieć o tym małym światełku na jednym z pików tej góry. Może to jest jakieś ostrzeżenie, albo pierwszy pomyk wulkanu Króla Ognia. Zobaczymy. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Busie Bojawym.